Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Propozycja organizatorów spotkała się z pozytywnym odzewem w środowisku biegaczy. W efekcie trzeba było zmienić wcześniejsze ustalenia związane z liczbą uczestników. Myśleliśmy początkowo, że może około 100, może 150 uczestników. Ostatecznie zapisy skończyły się na liczbie 300. Lista rezerwowa jest dosyć długa jeszcze, także faktycznie spore zainteresowanie. I faktycznie też bardzo duże wyzwanie logistyczne, organizacyjne, choćby same pozwolenia, ale przede wszystkim realizacja, zabezpieczenie tego biegu, żeby wszyscy byli i bezpieczni, i zadowoleni, i mam nadzieję w przyszłym roku wrócili do nas. Sobotni bieg to także doskonała okazja do zintegrowania miejscowego środowiska biegaczy. Organizatorom marzy się bowiem stworzenie Smoleckiego Klubu Biegacza. Dla przyjezdnych będzie to z kolei szansa, by nieco lepiej poznać Smolec, jego mieszkańców i atrakcje. Trasa na dystansie 10 km, stąd taka nazwa trochę dwuznaczna, Zadyszka. I podłoże głównie asfaltowe, głównymi ulicami Smolca będziemy biec, żeby jak gdyby pokazać się, że są tutaj biegacze i też pokazać innym biegaczom, którzy przyjadą spoza Smolca, naszą miejscowość. Będą utrudnienia, oczywiście liczymy na wyrozumiałość i cierpliwość naszych mieszkańców i liczymy, że dla nich to też będzie jak gdyby okazja do świętowania. Nie tylko to święto biegowe, ale też są wtedy dni Smolca, także wszyscy będą mieli okazję do wspólnego święta. Pierwsza smolecka zadyszka wystartuje w sobotę o godzinie 12 z boiska przy ulicy Kościelnej w Smolcu. Tam też usytuowana jest meta biegu. 20 minut przed startem profesjonalną rozgrzewkę dla wszystkich uczestników poprowadzi pani Irena Trzęsicka, biegaczka i inicjatorka portalu Kobiety na Medal. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl